Witajcie, z tej strony Matu, witajcie w kolejnym odcinku z LEGO Harry Potter lata 1-4. Wracamy do Hogwartu po trzecim roku. I teraz zaczynamy rok czwarty, Czara Ognia. Tak więc przymykam się i będzie wprowadzenie, ale nie będę spoilerował. Oglądajcie. No i rozpoczęliśmy grę trochę tak, wiecie, nietypowo, gdyż nie było meczu. Jak dobrze pamiętam, była Bułgaria kontra chyba Irlandia. Ale prawdopodobnie no... gra postanowiła, że od razu będziemy walczyć, nie będzie powiedzmy większej ulgi. No i to się postaram teraz zrobić. No to bardzo nie będę, wiecie, robił tych questów głównych, czyli chcę się ratować przyjaciół, tylko póki co tak sobie ogarnę teren. I ogółem jestem ciekawy, czy jakąś tu tarczę znajdę, czy też powiedzmy to jest taki, wiecie, level taki czysto eksploracyjny, nie mogę powiedzmy nic zrobić, tylko te klocki zbierać i tyle.
Jakby odcinek był trochę, wiecie, nudnawy, bo... Jak nie ma nic ciekawego, to za bardzo się nie rozgadywuję, więc... Nie jeźdźcie mi za złe, jak trochę odcinka będzie... Wiecie, pusto mnie, więc tym będzie materiału. No nie, może coś jest w ciśnieniu, może dlatego, że mam też katar, lekko mi przeszkadza, że muszę dużo mówić. Ale nawet mam pretekst, by mniej mówić, gdyż sama plansza jest spora, nie ma co na nim robić, no to... Co mogę zrobić, no? Tak się umówmy, że jak coś będzie ciekawego, wymagało komentarza, to powiedzmy komentarz będzie, ale... I póki co, jak będę robił katy, to będzie mikrofon lekko zgaszony, tak wiecie, żebym mógł sobie drugą ręką oczyścić nos, tak, by the way. Tak przewiduję, że jeszcze może z 3 odcinki i będzie koniec tej części. A po części tej będzie... 5-7. Jeśli chodzi o lata. Tego nie wiem, czy już to będzie nagrane na nowej grafice, czy jeszcze na tej, co mam aktualnie. Ale jakby to będę informował na bieżąco, jak seria już będzie nagrana. No i cóż, jak widać, nuda, nie ma co robić. Ja zamiast pomagać naszym, to sobie latam po mapie już tak z parę minut. To jest o tyle ciekawe, że jak walniemy jednego, to on znika. Tak walniemy drugiego i ten znika, a potem się drugi pojawia, taki spółku. Coś tu, że każda zagadka ma jakiś podtekst. Tylko po co mam ten eliksir robić? Co on może mi dać? Jakąś siłę, nie wiem, że ja ich powalę albo coś innego zrobię? Z tego co wiem, z tej historii o Harrym Potterze, to raczej eliksiry na śmierć w sercu nie były dobre. Na nich to chyba tylko zaklęcia niewypaczalne są najlepsze. No plus te obronne oczywiście.
No, wymaga komentarz, no to mówię. Nie wiem co zrobić w tym momencie. Bo to wymaga komentarza, a ja tego nie wiem. Co mam z tym zrobić? Tak szczerze. Zobaczcie, walę w nich i dupa. Niech ktoś mi podpowie, co ja mam w tej chwili zrobić. Bym poszedł ideologią, że nie każdego da się uratować. No ale powiedzmy, to byłoby zbyt chamskie, więc coś się postaram zrobić, ale nie gwarantuję, że ja to zrobię w 5 minut. A co lepsze, ci śmierciożercy mają taki sam głos, jak jeśli zgoni w zamku. Nie wiem, czy ktoś zauważył, ale ten sam dubbing jest nam podłożony. A, to było akurat proste. Dobra, już mamy dwie osoby, to jeszcze zostały trzy. No to cóż, lecimy dalej. Mam nadzieję, że coś z tego wymyślę, bo jednak... No dobra, nie mam pomysłu. Serio, nie mam pomysłu. Jest ten kocioł, no fajnie, ale ten kocioł nic mi nie daje. Jesteśmy niewidzialni, ale no co nam to da? Nic. No to co zrobisz, nic nie zrobisz. Dobra, wejdę na gry online, poszukam poradnika, bo nie wiem jak to przejść. A dobra, żartuję. Co z tego, że mam obok telefon? No nie będę go używał, spokojnie. Póki co nie używam. Chyba, że będę bardzo znużony i zawiedziony, to wtedy ewentualnie. Więc dajmy tej grze jeszcze tak z 10 minut, zobaczymy, czy uda mi się przejść dalej. Ewentualnie poszukam poradnika w internecie, no, najwyżej.
Wybaczcie, że tak z nią wiem, ale jak wspominałem, katem lekko przeciąża nos i muszę powiedzmy czasem tak zrobić cięcie, w sensie cięcie głosowe, żeby sobie zrobić przerwę na albo chusteczkę, albo na, jak się to mówi profesjonalnie, inhalator w sztywcie. No cóż, no jednak poradnik nie był potrzebny, póki co przynajmniej. No i co, trzeba sobie jakoś teraz poradzić, szczególnie, że nie wiem dokładnie, co mam zrobić. Znaczy wiem, mam iść prosto, tylko ogółem... Nie wiem, jak przejść dalej. Normalnie to ja, wiecie, bym jakoś, nie wiem, próbował tą grę oszukać, że jakoś skakał, aż powiedzmy się gra zbukuje i sobie wejdę z drugiej strony. To cóż, życie to życie. Na plus, że dali możliwość eksploracji tego obozowiska. Znaczy w grze tej oryginalnie tej to... Było chyba. Tak, chyba było. Ale to było krótkie i powiedzmy to było szczątkowe, tam prawie nie było jak się poruszać. Tam było powiedzmy cały czas do przodu i tyle. A tu chociaż można sobie łazić, gdzie się chce. No jedyny plus tej gry, że ona daje większą eksplorację. A okej, ogarniam teraz. Aha, ja to przykręcę i to odjedzie. Okej, to chyba ogarnięte. To co teraz będzie? No chyba nic nie będzie. Według moich obliczeń trzeba się dostać tam, wiecie, na drugą stronę. Bo zrobię eliksir, spoko, ale on chyba będzie potrzebny mi gdzie indziej. Tam jakaś skrzynka jest po drugiej stronie, tylko tam jakoś przejścia nie ma takiego, wiecie, normalnego.
No i ciągle myślę, jak tam wejść bez komentarza. Kot tam szedł, okej. Tylko oni tam nie mogą wejść. Kot tam umiał wejść. Bez problemu nawet. A jak ja mam tam wejść? Może o to chodzi? Że mam na tym stanąć i wtedy będę mógł tam wejść. Więc już chyba rozumiem, o co chodziło z tą grą w koopie, że na przykład coś nas podtrzymuje, a my tam skaczemy. To sorry, sztuczna inteligencja nam bracie tak nie pomoże. Bo chciałbym tak szybko zrobić, że jedną postacią podnoszę, drugą szybko przełączam, ale się nie da. Po prostu się nie da. Więc jestem zły na grę. Gra ma dla mnie już minusa jednego. Przynajmniej w tym odcinku. Po prostu kuźwano nie. Boże, czy ty to widzisz? Po prostu tam się nie da doskoczyć. To powiedz mi, gro, jak ja mam tam wejść? Bo prawdopodobnie ostatni składnik właśnie jest tam. Ja tam nie mogę wejść. No to ładnie. Jak człowiek tam może wejść? A, dobra. Zbugowałem grę. Bo normalnie tam się nie wejdzie, bo zobaczcie, tam stoją, nie mogą wejść. Mają w skrypcie, że ja mogą tu wbiec, ale no... Gra im nie pozwala. To jest przeszkoda.
Więc tego czarodzieja będę musiał zostawić, przykro mi, punktów nie będzie dodatkowych, no ale no co mogę zrobić? Gra jest tu zbugowana, nie mogę nic z tym zrobić. Tak jak wtedy była ta scena z tym szkłem, by się nie chciało zbić, musiałem znowu zrobić save'a od nowa. A no sorry, dziś nie mam czasu, by sobie robić save'y jeszcze raz. Tak więc trudno, lecimy do przodu. Tej sceny sobie w ogóle nie przypominam. Bo normalnie, jak to było w filmie, tak przynajmniej w filmie, że szliśmy za tym... Dobra, synem pewnego urzędnika, tak to ujmę. I wyczarował symbol, okej. Ale potem od razu zniknął i pojawili się ci z ministerstwa. No to ja się pytam, nie było tu żadnej walki ze śmierciodzielcami, w ogóle z tej walki nie przypominam. Ani w grze, ani w filmie, no chyba że w książce, bo to chyba bym musiał doczytać.